Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. To jest Daily Vloguś. Żeby było tak jak należy, to zaczniemy od sytuacji pogodowej w Korei Południowej z okna. Dzisiaj jest takie niebo. Są takie niskie chmury jak w Polsce. Zobaczcie. Siemanko! 23 piętra! Sytuacja pogodowa w Korei Południowej, jak widzicie, chmury są bardzo niskie, ale niebo jest takie, no takie super jest to niebo. Nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma takiej wilgotności w powietrzu widocznej, jest ekstra, podoba mi się bardzo, od razu mam super humor. Jak widzicie tutaj, tak to jest mój palec, jak widzicie w tle, tutaj jest Hongkong, tutaj widać te bloki, które ja zawsze nazywałam Hongkong, one tam są. Daleko, dlatego że jesteśmy tutaj w mieście Hwasong, a one też są w mieście Hwasong, tylko że w jego innej dzielnicy. My się teraz znajdujemy w dzielnicy Byeongchon. Tam było Dongtan, a wcześniej mieszkałam w Osan. Trochę to jest takie pogmatwane, ogólnie to można przyjąć, że mieszkam cały czas tam, gdzie mieszkałam, bo te miasta są tak blisko siebie, że no, nie ma różnicy. O, metro jedzie! Gdzie metro jedzie? W Korei te metro jedzie nad ziemią w większości, przynajmniej poza Seulem, dlatego można je zobaczyć, wygląda jak pociąg, brzmi jak pociąg. I tak, tam z tyłu jest miasto. Ono się wydaje teraz być bardzo daleko, ale jest blisko, tam będziemy szli sobie dzisiaj. Tak gadam, a powiedziałam w ogóle coś o sytuacji pogodowej. Więc sytuacja pogodowa jest piękna, temperatura około 25-26 stopni, wiatr umiarkowany, jest super. Nie będzie padać. Jeszcze tu mamy taki widok z okna, tam jest kawałek jakiejś góry. Ja się tak ekscytuję tą sytuacją pogodową, dlatego że wczoraj cały dzień padało. Ja wczoraj nakręciłam daily vloga, który miał być dzisiaj, ale okazało się, że każdy z tych 30 tysięcy plików, które nakręciłam, jest bez dźwięku. Dlatego nagrywamy dzisiaj jeszcze raz starym aparatem, bo tam się okazało, że mi się mikrofon zepsuł, więc mam tu inny aparat, inny telefon, inny mikrofon. Nieważne. Jeszcze Wam chciałam jeden widoczek pokazać i będę robić obiad. Tylko muszę być cicho, bo tu obok śpi Sonu. Jak go zbudzę, to mam przekichany. Ale te chmury są dzisiaj super. Tu jest jeszcze taki widok na takie góry. Tam jest z tyłu pole golfowe. Tutaj jest droga i jest rzeczka. I w sumie jest tyle z tych widoków. Nie ma takiego widoku na górę jak w ostatnim mieszkaniu, więc trochę smuteczek, ale też nie są złe. No jest takie wysokie piętro, ja lubię tak wysoko, więc fajnie, podoba mi się i cieszy mnie to, że widać to miasto tutaj, bo jest fajny widok w nocy, ale to Wam pokażę jeszcze wieczorem. Chciałam tylko powiedzieć, bo bardzo wiele osób pod ostatnim filmikiem się pytało, chciałam tylko odpowiedzieć, jak się mieszka. Dużo osób pisało, że fajne osiedle, ale jak Ci się mieszka w tym mieszkaniu, więc mieszka mi się bardzo fajnie i zaraz Wam pokażę, dlaczego mieszka mi się bardzo fajnie. Istotny wpływ na to, że mieszka mi się fajnie, ma tutaj ta oto czteropalnikowa koleżanka, kuchenka. Jak może zauważyliście, mówiłam też w poprzednich filmikach, w Korei zwykle kuchenki są trzypalnikowe, co jest takie... No taki niedosyt się czuje i zwykle montują z automatu w mieszkaniach kuchenki trzypalnikowej. To nie za bardzo można wymienić, jeżeli się wynajmuje mieszkanie. Znaczy nie za bardzo się chce to wymienić, bo jak wynajmujemy na 2 lata i trzeba inwestować w kuchenkę, więc tak się żyje z tą trzypalnikową. A w tym mieszkaniu jest 4 palniki. Co prawda jak poustawiam duże garnki 4, to mi się nie zmieszczą, ale i tak się cieszę, więc tak, mieszka się bardzo fajnie. Będę Was informować na bieżąco o tym, jak się mieszka. A teraz przechodzę do gotowania obiadu. To się nie nagrało, ale myśmy jeszcze rano, zanim Sonu zasnął, byli w sklepie. Dzisiaj był trochę taki zabiegany ranek, więc nie za bardzo się dało coś ugotować na obiad, dlatego kupiliśmy takie śmiechowe coś. To już zostało otwarte przez mojego męża, który był ciekawy, co tam w środku jest. Tu są muffinki, które sobie kupiłam, chociaż nie powinnam. Tu jest taki wielki pojemnik plastikowy, oczywiście wszystko jest plastikowe niestety, ale tak, tutaj są różne rzeczy. Ma z tego wyjść zupa budejjigae. Budejjigae to jest koreańska wojskowa zupa, ale to nie jest taka wojskowa zupa jak w Polsce grochówka, że to żołnierze ją tam jedzą i w ogóle. To jest taka wojskowa zupa, która się wzięła od amerykańskiego wojska, jak po wojnie koreańskiej chyba ona się zrobiła, ta zupa. Wtedy była dość mocno bieda i Koreańczycy często chodzili głodni, a amerykańskie wojska stacjonujące w Korei, no miały rzeczy z Ameryki i Koreańczycy z resztek tych rzeczy, z tego co znaleźli i tak dalej,
z tego, co tam mi się udało dostać od tych Amerykanów, zrobili taką zupę, która się nazywa budedzige i którą się mówi po prostu military stew, czyli zupa wojskowa. I w skład tej zupy wchodzi jakaś taka różna kiełbasa i nawet tutaj mamy taką szynkę, mielonkę w puszkach, ona zwykle jest, jak się to robi samemu, ale tutaj już jest przygotowana, pokrojona szynka, mielonka. Tutaj są jeszcze jakieś słodkie ziemniaki, tutaj jest cebula, zielona cebulka. Tu jest jeszcze ważna sprawa, fasolka. Taka, wiecie, fasolka z puszki amerykańska, taka baked beans. I oczywiście o tej zupy dodaje się też kimchi, dodaje się też bazę zupy, która tutaj jest. I ja zwykle nie kupuję takich rzeczy gotowych. Ja też nie lubię tej zupy za bardzo i nie robię jej zbyt często w domu, ale mój mąż miał taką wenę na tą zupę, tak męczył, że wymęczył i no już będzie. Ale właśnie taka z gotowego, już bez przesady, żeby to w domu samemu robić, jak się nie lubi. Do tej zupy jeszcze jest bardzo ważny element. Makaron. To jest zwykle taki makaron, który my po prostu uważamy za makaron z zupki chińskiej. I w tym zestawie do jedzenia nawet był taki garnek aluminiowy, w którym można sobie to ugotować. Bo taki zestaw super się nadaje na kemping na przykład, bo to już wszystko jest. Wystarczy to tylko ugotować, nawet w tym aluminiowym garnku, ale my to sobie już w normalnym garnku zrobimy. Taka zupa wojskowa, ona jest dość ostra i ja pamiętam, że jak pracowałam w Seulu, to mój szef i moi współpracownicy bardzo chcieli często chodzić na tą zupę do restauracji. I ja wtedy bardzo, bardzo mi było smutno, bo ja tak nie chciałam, no ale trzeba było z nimi iść. Nie wypadało odmówić. I widzicie, teraz się załatwiłam, będę to w domu jeść. No ale wiem, że ta zupa ma bardzo wielu fanów i bardzo wiele osób lubi tą zupę. Ona jest wbrew pozorom prosta do zrobienia. Ale nie wiem, czy warta jest pokazywania na tym kanale. Jeżeli byście chcieli dokładny przepis na taką zupę, to dajcie znać. Ale myślę, że to by było fajnie na jakimś kempingu zrobić. Może kiedyś na jakiś kemping się pojedzie. Ja tu już przechodzę do gotowania, bo ja to miałam szybko zrobić. Jak Sonuś pi, mieliśmy zjeść i gadam. Zobaczcie, no trochę cyrk. Są też oczywiście restauracje z tą zupą i jak zamawia się taką zupę do domu, to oni też dają często wszystko zapakowane osobno, żeby sobie zrobić po prostu samemu, więc wszystkie te składniki są osobno, bulion, wszystko samemu i wszystko osobno i się daje i się to gotuje samemu. Można też ugotowaną już wersję zamówić, ale przez ten makaron takie ugotowane samemu jest smaczniejsze. Jak dziecko. Nie lubię tej zupy, zjem se muffinkę. Zobaczcie, tak to wygląda. Zupy tutaj jest mało, szynki i makaronu dużo. I to najlepiej z ryżem, prosto z garnka. Tą zupę trzeba jeść w fartuchu, bo się nie odpierze. Sonu, a mama? Przyszedł mi SMS, że mój mikrofon, który zamówiłam wczoraj o godzinie 22, kiedy się zorientowałam, że mój mikrofon nie działa, przyszedł, a jest teraz 15, więc go będziemy używać. I już mnie słychać. Kupiłam sobie dwa, takie same. Nic mnie już nie złamie. To idziemy w miasto. Wyszliśmy z Sonu na spacer, ja tu specjalnie poszłam taką drogą, jak myślałam, że nie miniemy żadnego placu zabaw. A tu już jeden jest i przykuł uwagę tego młodego mężczyzny, ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś go minąć, dopiero potem planuję iść na plac zabaw. A teraz chciałam trochę wam pokazać i sobie też tego naszego nowego miasta, bo ostatnio pokazywałam wam tylko osiedle i parę osób się dziwiło, gdzie jest bagieta, gdzie jest mięsny. I chciałam tu wyjaśnić, że ostatnio też nie miałam bagiety i mięsnego na osiedlu, tylko w mieście. Musiałam tam podejść. I teraz też tak jest, więc idziemy to sprawdzić. Patrzcie, jaki tu jeden napis jest na jednym z tych domków herbacianych. All you need is love and more coffee. Tym samym idziemy też znaleźć jakąś kawiarnię w tym naszym nowym mieście. Mijamy tutaj magiczny autobusik i zobaczcie, tak to wygląda. Po 15 i bardzo wiele rodziców teraz przyszło tutaj odebrać z magicznego autobusiku dzieci ze szkoły i z zajęć pozaszkolnych. Będziemy zaraz szli tutaj do miasta. Tutaj jest jeszcze ulica zablokowana, bo jeszcze trwa jej remont. Ale najpierw chciałam wam pokazać, co tutaj jest przy wejściu na nasze osiedle. Tam jest coś, co może ucieszyć widzów kanału Pierogi z Kimchi. Tu na dole jest taki pawilon, jak to zwykle jest w pawilonach przy osiedlu. On jest jeszcze częścią tego osiedla. Na tym moim ostatnim osiedlu ten pawilon był taki malutki, tylko na jeden sklep
typu Żabka i jeden sklep z przystawkami tam był. Tu się otwiera jeszcze jeden sklep typu Żabka. Tutaj nie ma nic na razie. Tutaj otwiera się szkoła języka angielskiego, a tutaj otwiera się szkoła Ciepianina w połowie października. Tutaj dalej jest napisane, że do wynajęcia. Tutaj jest sklep typu Żabka. Jest bardzo ciekawe, bo ten sklep typu Żabka jako jedyny bliski sklep tutaj ma artykuły pierwsze potrzeby wystawione na samym wejściu, czyli wino ryżowe i piwo. Tutaj, jak widzicie, jeszcze jest pole do popisu, można coś otworzyć. A tutaj, nie wiem co to za akwarium tutaj, czemu ono tu jest, ale tutaj po ladzie możecie się już domyśleć, co tu będzie. Aha, tam są takie maszyny, waga. Będę miała na osiedlu sklep mięsny. A tutaj jest sklep z lodami, samoobsługowy i z przekąskami, fajny jest. A, tu jest jeszcze coś fajnego. Tutaj będzie kawiarnia. Nie wygląda na jakoś taką fancy, czyli będzie to tania kawiarnia. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki. A tutaj są wielkie litery, więc jak już tak trochę zwiedziliśmy, to idziemy teraz do miasta i wychodzi na to, że jak się ten mięsny otworzy, ta kawiarnia się otworzy. Jeszcze mi tu pani od jogurtu by podjechała, to można całego vlogusia kręcić, nie wychodząc stąd. To się w zimie wykorzysta, jak będzie za zimno, żeby wychodzić. A teraz idziemy w miasto. To no jest ostatnio wielki przytulak. I teraz mamy do przejścia około 500 metrów do stacji metra. I to teraz jest tak no średnio, bo nic tu wokół nie ma. Trochę nudno się tak idzie. To co jest teraz tą trawą, podobno na początku przyszłego roku ma już być budynkami użytkowymi. Czyli sklepy, jakieś małe centra handlowe, znaczy malutkie takie, wiecie, takie jakieś małe restauracje, jakieś... Niby tak ma być. Niby te budynki tutaj mają powstać i zostać otwarte do marca przyszłego roku, ale w sumie biorąc pod uwagę, że ich tu jeszcze w ogóle nie ma, to nie wiem, czy to wyjdzie, ale z mojego krótkiego, acz intensywnego mieszkania w Korei wiem, że trzeba ufać Koreańczykom pod tym względem i że to jest możliwe, że oni tutaj machną całą masę budynków do marca, ale to się zobaczy. To się przekonamy w marcu. Jeszcze jeden! Tak sobie panowie latają. Zbliżamy się już do stacji metra, która nazywa się Byeongchomyok. I tutaj budują taki ładny mosteczek. Znowu mnie korci, żeby śpiewać bytomski mosteczek. Ale to wam może oszczędzę. On będzie tutaj skończony jakoś 14 września, więc jeszcze troszkę. Tak, i my tutaj przejdziemy teraz. To niebieskie całe to jest stacja metra. Tam z tyłu, nie wiem czy widzicie, jest ING napisane. To nie jest bank ING, mimo że ta czcionka jest ta sama. To jest jakiś hotel. Pod metrem jesteśmy, więc cała masa rowerów. Widzicie, do stacji metra teraz jest 10 minut, więc mam nadzieję, że od teraz na kanale Pierogiskim ci będzie więcej jeżdżenia, przynajmniej do Seulu albo do Suwon chociaż, bo jak skoro metro jest tak blisko. I idziemy teraz w miasto. No miasto jest bardziej ruchliwe niż nasze ostatnie miasto. To jest takie dość specyficzne miasto, bo zobaczcie, tutaj jest wszystko nisko, dlatego że tu jest blisko to lotnisko wojskowe, więc wszystkie budynki są tu raczej niskie. Tu co widzicie przede mną, fajnie chyba by wyglądało w nocy, ale nie wiem czy jest jeszcze otwarte. To są różne takie imprezowe miejsca, jakieś karaoke, jakieś puby, bary. Tutaj jest tak napaćkane wszystkiego. Tu mamy tą stację metra, z której wyszliśmy. A tutaj się wyłania już pierwsza tania kawa, czyli no tak można mieszkać. Bardzo tutaj dużo rzeczy przez to, że tutaj wybudowali to nasze osiedle i też przez to, że tutaj się trochę zmienia. Tutaj też mają budować jakąś stację szybkich pociągów. Przez to właśnie tutaj dużo rzeczy się buduje. Więc jak damy im troszkę czasu, to tu może się zrobić dość ciekawie. Tutaj znowu typowy koreański krajobraz. Tutaj jest sklep z makaronikami i kawiarnia. I tu też jest spoko. Kawa już próbowałam, ale tu też nie idziemy. A tutaj już jest główna ulica. I o, a tu są pierogi. Więc przed chwilą były takie małe budyneczki, jakieś tam sklepy, restauracje, puby, bary. A teraz już mamy taką dużą ulicę tutaj. Tu już się zrobiło tak bardziej miejsko, ale my zaraz sobie skręcimy w inną małą uliczkę. Mamy tutaj nawet McDonalda, chociaż to niedobrze dla mnie.
Dobrze, że mam Sonu i on się czasami w nocy budzi, bo już by pewnie była po kilku nocnych wycieczkach tutaj. A jak się tutaj pójdzie jeszcze trochę dłużej, to jest wielki supermarket Home Plusy, czyli taki no hipermarket. I zobaczcie, my chcemy iść tutaj, chcemy iść na tę ulicę, bo ona jest trochę taka jak ta nasza poprzednia ulica, bo w każdym koreańskim mieście są takie ulice. Tutaj jest ich kilka, tylko ja sobie dzisiaj tą wybrałam akurat. Zobaczcie, tutaj panie coś sprzedają, ja sobie ją wybrałam nie bez powodu, bo ja tutaj szalenie liczyłam na spotkanie pani od jogurtów, bo ja już ją tu raz spotkałam. Tutaj sobie stała i będziemy musieli ją wyhaczyć jakoś rano, bo dzisiaj po prostu wyszliśmy za późno, a ona zawsze tak stała rano, no nie? I idziemy sobie dalej. I zobaczcie. Oczywiście musimy znaleźć paryską bagietę. Jedna już była, ale średnio mi się podoba. Znajdziemy, tutaj jest lepsza. I zanim dojdziemy do paryskiej bagiety, tak jak ostatnio, jest tu le jour, bo one zawsze są parami. Jak jest gdzieś paryska bagieta, to musi być tu le jour, żeby było francusko chyba. One, mam wrażenie, zawsze ze sobą konkurują. I mam też wrażenie, że każdy uważa, że paryska bagieta zdecydowanie wygrywa z tu le jourem. Też tak uważam. No już nawet nazwa jest lepsza. A co to znaczyło tu le jour? Ja to sprawdzałam kiedyś. Jeżeli umiecie po francusku, to napiszcie w komentarzach, co znaczy tu le jour. Jakoś zwykły dzień? Ja się nigdy francuskiego nie uczyłam w sumie. I tutaj jest jeden mankament tej ulicy, że ona ma znacznie węższy chodnik i ciężej jest tu stanąć i zobaczyć, co jest u góry. Ale tu są różne rzeczy i prawdopodobnie to są takie rzeczy jak ostatnie, jakieś kawiarnie do nauki, jakieś zajęcia pozaszkolne. Tutaj jest stare osiedle, bo ja wam zawsze tak pokazuję to na moje osiedle jako typowe koreańskie osiedle, ale trzeba też wiedzieć, że są też stare osiedla. Te mieszkania tam w środku mają trochę inny rozstaw, ale wiele mieszkańców teraz sobie je remontuje i one w środku potrafią wyglądać bardzo fajnie. Tylko okna mają takie se. I tutaj jest coś, czego mi bardzo brakowało ostatnio, a co na szczęście jest tutaj, czyli Daiso! Czyli potocznie sklep z pierdołami, sklep ze wszystkim, sklep bez którego nie da się żyć w Korei. I on jest mega duży, na pewno tam się będzie rozgrywał jakiś vloguś. A tu idziemy. Znowu tu mamy walkę biznesów, Mega Coffee i Compose Coffee. I co ciekawe, w obu nich jest Americano za tą samą cenę. Gdzie byście poszli? Tu? Czy tu? Może tu? Tam jest więcej ludzi chyba, to może tu. Tutaj są chlebki w kształcie ziemniaka. Bierzemy kawę Ice Americano. Dobrze, więc ja już czekam przed tą kawiarnią. Ostatnio mówiłyśmy o tym chlebku nawet w podcaście Tymczasem w Korei. Pyra specjalnie tu przyszła do swojej kawiarni, tej sieci, kupić te chlebki w kształcie ziemniaka. Zrobiła im zdjęcie, ja je miałam wrzucić na Instagrama Tymczasem w Korei i zapomniałam i teraz mi się przypomniało. Miejmy nadzieję, Pyra tego nie ogląda, bo ona chyba też zapomniała, kiedy się teraz przypomni. Ja już mam kawę, idziemy dalej. Tutaj jest fajnie, bo przy skupiskach takich starych bloków jest zawsze bardzo dużo rzeczy i na przykład tam jest Daiso, to on jest wielkie, serio. A tutaj jest supermarket, taki podobny do ostatniego. Tu jest tak swojsko, 15 kg cebuli można sobie kupić. Ja, ubranka dla psów tu sprzedają. Ciekawe się tu rzeczy dzieją, ale zobaczcie, moi kochani. Tu. No nie będziemy sobą, jak nie wejdziemy. Trzeba, no jakąś bułeczkę trzeba, szanujmy się. Więc drodzy widzowie, idziemy do paryskiej bagiety. O, nawet jest promka na Ice American, to trzeba będzie wiedzieć, to następnym razem się tu kupi. Zobaczcie, to jest to, każda wygląda tak samo. Widzicie, ten paluszek Sonu już wybiera tutaj. Pororo? Ja, tutaj mają jakieś inne bułki. Jak widzicie, paryska bagieta odhaczona. Mięsny się otwiera już za chwilę. Jeszcze tylko złapiemy panią od jogurtów, ale ja wiem, że ona już tu jest, więc spokojna głowa. I no, jesteśmy u siebie. Więc mieszka nam się fajnie. Można powiedzieć, że się zaaklimatyzowaliśmy. Jeszcze wiele osób się mnie pytało, jak się Sonu zaaklimatyzował w nowym mieszkaniu. I mogę wam powiedzieć, że spoko, że nie było żadnego problemu. Bo w sumie wszystko jest takie same, meble są takie same, na dobrą sprawę rosło, ta mieszkania, nawet okna są podobne, więc no nie było żadnego problemu. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Ja sobie tutaj dopijam moją kawę, trochę tego mam.
Przeszlibyśmy się tam jeszcze dalej, ale to może następnym razem. Więc Son już prawie skończył swojego czekoladowego misia, dlatego to chyba znak, że już musimy kończyć ten odcineczek. O, kończymy ten odcineczek chyba, tak mi się wydaje, ale to nie jestem pewna, bo wiecie jak to jest zawsze na kanale Pierogi z Kimchi od 15 minuty do 20 jest papa, więc pierwsze papa. A nigdy nie wiadomo, może to będzie akurat ostatnie, więc papa! I oczywiście bardzo jesteśmy ciekawi, co myślicie o tym mieście. No takie one są wszystkie, bardzo podobne te koreańskie miasta. Wszędzie jest to samo, zawsze, no w każdym mieście musi być bagieta. No, nie ma tak, żeby nie było bagiety w Korei, na jakimś mieście, w jakiejś dzielnicy. No tak się nie dzieje. Bagieta musi być, tania kawa musi być i jeszcze musi być mięsny. Więc tak, znajdziemy jeszcze nie jeden. No, to papa. Dobra, to nie było ostatnie papa. Tak sobie tu idziemy z Sonu inną drogą i patrzcie. Jeszcze jedna bagieta. Trzecia bagieta. Już serio wyłączam, no. Okej, to pa. Jeszcze miałam pokazać widok w nocy, więc oto on. Jeszcze tam ktoś ostro na huśtawkach śmiga. A już po 21. To pa pa!